Październik. W Akwizgranie. Szwaby walczą jak szalone, w końcu to pierwsze z ich miast zaatakowane przez aliantów. Na pewno nie ostatnie. Myśleliśmy, że wyzwolenie Paryża to krok do powrotu do domu. Jednak był to początek kłopotów. Walczymy teraz wśród ruin Akwizgrana. Szkopy zamienili je w twierdzę. Nie bez powodu. Wykuwamy wyłom w ich zachodniej granicy. Davis rozkazał nam odbijać miasto, dom po domu. Mówił, rozwalcie wszystko. Turner i Pearson warczą na siebie, odkąd tu jesteśmy. Wojna wymęczyła nas wszystkich. Znów będziemy żreć konserwy. Jak coś ci każe, to jest kurwa twoja misja! Zbierajcie dupy w troki! Musimy być w sztabie przed zmrokiem! Hej, patrz co znalazłem. Od twojej Lali. Powiedziałem ci, żebyś mi nie szperał. Tylko nie otwiera listu dla Luni. Taki co myśli, że ta z nim zrywa? Widzisz adres? Napisała Daniels, nie Red. To może znaczyć tylko jedno. Niestety, puszcza cię w trąbę. A może to taki list Schrödingera? Co nie? Nie otworzysz i masz dziewczynę. Hej! List Schrödingera? Co jest z tobą? Dość tego opierdalania! Atakujemy teatr o 7:30 rano. No, każdy ma swoje granice. Każdy. Hazel, jeśli mam być silny, muszę wciąż wierzyć w to, że mnie kochasz. Lecimy, lecimy! No dalej, Daniels! Daniels! Mam cię! Nie wychylać się! Cholera, rozwalamy ich, a oni ciągle wracają! Nie damy rady już utrzymać placu! Artyleria w drodze! Będą za 10 minut! Mogą być za 10 lat! Poruczniku, potrzebujemy wsparcia czołgu! Mordy w kubę i dajcie mi pomyśleć! Cztery, nie ma czasu na myślenie! Dobra, Daniel, Jaelo i Pearson, wzywacie wsparcie! Ruchy! Dobra, biegnie! Daniel, stop telefonu! No już! Proszę, sierżancie! Dagwood White to 7 do Bandziora! Strzelają do nas! Prosimy o wsparcie na linii drugiej! Odbiór! Przyjęto, ale odsłonimy przy tym flankę! Dobra, odbiór. Po prostu się tu zbierajcie! Zrozumiano! Robimy co możemy! Odbiór. Pośpieszcie się! Te paki nieźle nas muczą! Bez odbioru! Dobra, panowie, kierujemy się do teatru. Pierwszy pluton nas potrzebuje. Nie znamy pozycji wroga. Przechodzę na radio i interkom. Radio działa! Rapson, skręcamy w prawo w kierunku teatru. W prawo! Zrozumiano, Perez. Abrams, Paul, utrzymajcie się z drugim plutonem do czasu, aż wrócimy. Zrozumiano. Jasne, Perez. Zachowajcie czujność. Wyglądajcie piechoty w oknach. Dobra, Rapson, jedziemy.
prawej strony! Z prawej strony! Dawson? Patrz na środku! To włażą! Kurwa, nie, nie! Kurwa! Wyłazić! Wyłazić! Dawson, nie! Nie przebijemy tego czołgu od przodu! Musimy na górę! Zrozumiałem! Urażam go! Celny strzał! Dobre trafienie! Pancer na prawo! Rapson, zgłoś się! Rapson, słyszysz mnie? Chryste! Rapson, przykro mi. No dalej, pod górę! Pancer Shrek! W mieszkaniach! Przed nami!
Bronią się! Za nimi! Porwać się do bitku! Ktoś widzi jakiś wrogów? Nic nie widzę! Chyba czysto! To wszystko! Bandzior do Dagwood White 27! Plac czysty! Powtarzam! Plac czysty! Dziękujemy za pomoc, sir! Dagwood White bez odbioru! Dobra! Perez zajmie pozycję przy teatrze, żeby osłaniać naszą flankę! Musimy się przedrzeć do hotelu Allendorf bez wsparcia pancernego! Ruszamy! Dobra, do roboty. Ten hotel od tygodni jest twierdzą nazistów. Musimy go przejąć, żeby... Byłoby o wiele prościej, gdybyśmy zabrali kilka czołgów. Perez musi utrzymać ten teren! Grupa uderzeniowa to my, szeregowa. Oczy szeroko! Sprawdzać okna! Uwaga na witryny sklepowe! Coś tu nie gra, jest za cicho. Po prostu bądźcie czujni. Spokojnie, trzymać się osłon! Ken, jest na ulicy! Naprzód! Znajdźcie przejście! W schodach nie da rady. Wyjście na ulicę to samobójstwo! Ta ściana wygląda na osłabioną. Daniels, użyj wyrzutni, żeby zrobić wyłom. Odsunąć się! Ruch na zewnątrz! Zdolnijmy wroga! Załatwić ich! Okej, czysto, bądźcie czujni. No jest, chłopaki. Ostatnia reduta Szwabów. Daniel, rzuć na to okiem. Tak jest! Coś tu cicho. I to mnie martwi. Daniels, co tam widzisz? Niebo puste. Bombowce chyba na dziś skończyły. Podziwiasz widoki szeregowy? Na co się tak gapisz? Na ten hotel. Brak celów na balkonie. Wszędzie jest czysto. Pewnie schowali się, barykadują się w środku. Stawiają wszystko na jedną kartę. Zatem powinniśmy podejść ich bez większego problemu. Kiedy tam dotrzemy, musimy być gotowi na najgorsze. Dobra, najpierw musimy zająć tę kamienicę. Może się tam roić od szwabu. Oczyścimy ją, zabezpieczymy tyły i potem ruszymy na hotel. Zbiórka! Daniel, Zussmann, jesteście na szpicy. Idziemy! Bądźcie czujni. W tych mieszkaniach może być pełno Niemców. Chyba chciałeś powiedzieć w tej dzielnicy.
czysto! Naprzód, bądźcie czujni! Daniel, daj znać, gdzie są! Przodnia. O czym ty gadasz, do cholery? Nikogo tu nie ma! Rozwal te ściany! Uwaga na gazy wylotowe! Nic nie widzę! Więcej po drugiej stronie! Musimy sprzątnąć ich, szwabu! Leci granat! Nie wstawać! Dym się rozwiewa! Gotuj broń! Idzie więcej! Głowy nisko! Jest ich więcej! Krzyżcie! Rogers, idź przodem i zabezpiecz kolejny pokój. Tak jest! Drzwi zablokowane! Będziemy musieli się przecisnąć! Wygląda cholernie ciasno. Nie wiem, czy dam radę. Trzeba było nie wpieprzać tyle wieprzowiny. O, bardzo śmieszne. Daniel, twoja kolej. Kurwa! Kurwa! Pomocy, proszę! Jesteś ranny? Już dobrze! Dzięki! Wszędzie szkód! Rzucam granat! Może być! Jesteśmy już prawie przy hotelu. Ani jęknięcia, zanim nie zaatakujemy. Dobra, idziemy. Schodami w dół. Łap amunicję, Daniel! Potrzebuję amunicji, poruczniku. Uwaga, Daniel. Ta ciężarówka blokuje nam drogę. Przepchnijmy ją! Aero, zwolnij hamulec i kieruj! Reszta, przyłóżcie się! Nie ma sprawy. Daniels, potrzebujemy pomocy. Ha! Skorkowaniec! Opony wciąż w miarę całe. Ma jeszcze benzynę, akumulator działa. Potrzebujemy transportu. Poruszniku, chyba mógł odpalić ją bez kluczyka. Sto dziob to dam. Dobra, idziemy! Przygotujcie się, chłopy! Daniels, jeszcze jedna ściana, rozwal ją! Ekipa rozbiórkowa, co? Nie zbliżać się! Ruchy, ruchy! Musimy oczyścić ten hol! Zuzmon na prawo, a Jero ze mną w lewo! Granat! Stoję! Pilson, Nigiet na piętro! Dagie! Robi się! Umocnili się przy głównych schodach! Na drugim końcu! Mają też kolejny na schodach! Okrążyć ich flanki! Cholera, są wszędzie! Musimy przedrzeć się do korytarza za klatką schodową! Padły strzały! Pomocy!
Jesteś ranny? Już dobrze, dzięki! Trafiłem go! Musimy dostać się do tylnego korytarza, Daniel! Wol czysty! Mam nadzieję, że to już wszyscy. Wszyscy do Turnera! Drugi pluton czyści górne piętra. Musimy zabezpieczyć piwnicę. Za mną! Mam granaty i dymne! Trzymaj się blisko! Hej, Stiles. Znalazłem dla ciebie kryjówkę. Pierdol się. Cicho by! Daniels, otwórz drzwi! Światła! Słyszę dzieciaka. Ma ktoś czekoladę? Tak jest. Jesteście głodni. Śmiało. Bierz. Anna! Ej! W porządku, już w porządku! Nic wam nie zrobimy. Nic wam nie zrobimy. Jedzenie. Moja siostra. Proszę, pomóżcie! Nie, posiłki szkopów będą tu lada moment. Nie mamy czasu, żeby niańczyć cywili. Są tylko dwie. Sir, niech pan to zobaczy. A, po prostu pięknie. Kurwa. Mijaliśmy po drodze tę ciężarówkę. Możemy nią podjechać i ich zabrać. Z całym szacunkiem, naszą misją jest zająć hotel. Sagen Sie. Wir haben verwundete. Die werden es nicht schaffen. Nie rozumiem po niemiecku. Znasz niemiecki? I trzymałeś to tylko dla siebie? Właśnie tak. Musimy ewakuować stąd tych ludzi. Daniels, Aiello, bierzcie ciężarówkę, spotykamy się przy zachodnim skrzydle hotelu. Ruszajcie. Ciekawe, co jeszcze tam zataiłeś, Herzusman. Niech mi pan nieco odpuści. Po moim trupie, żołnierzu, po moim trupie. Jedziemy na jednym wózku, co nie, Daniels? Nie wierzę, że Zusman nie powiedział nam, że mówi po szkopsku. Pochodzi z niemiecko-żydowskiej rodziny. Po prostu nie chciał się nikomu chwalić tą niemiecką połową. Każdy z nas ma coś, czym woli się z nikim nie dzielić. Nie wierzę, że nadstawiamy karku za bandę szwabów. Mają ze sobą dzieciaka, starców też. Wszystkich nie uratujesz. To cywile. Wysyłamy ich za front. Standardowa procedura. Tak. Oto i wóz! Chodźmy! Dobra, za minutkę odpalę to maleństwo. Będziemy cię osłaniać. Ruch w budynku po drugiej stronie! Rzucam granat! Co za pierdolnik! Nie możemy tu zostać! Masz się streszczać! Potrzebuję więcej czasu! Musimy rozwalić te kapraki! Aiello, sprężaj się do cholery! Zacznijcie na godzinę 11! Kaftrak! Po lewej stronie samolotu! Przestali nacierać! Wygląda na to, że się wycofują! Okej, zapalił! Wsiadaj! Daniels, skakuj na ciężarówkę! Uruchomiłeś się! Dzięki, że mnie osłaniałeś! Myślę, że przegrupowują się od północy! Trzeba dać znać chłopakom! Musimy szybko zabrać stąd tych ludzi! Albo się okopać! To zbyt ryzykowne! Nie chcemy, żeby trafili w ogień krzyżowy! Teraz już za późno! Pośpiesz się! Pearson ma rację, Daniels! Nie mamy czasu martwić się o tych ludzi! To cywile potrzebują naszej pomocy! Przejdź dalej i zaparkuj na ulicy! Tak, sierżancie! No dobra! Wyprowadzić tych cywili! Dalej! Sir, musimy się zbierać! Wróg ściąga posiłki! Anna? Anna!
Czekaj, gdzie leziesz? Meine Schwester, ich muss zurück! Co ona mówi? Myśli, że jej siostra wróciła do piwnicy. No i tam już zostanie. Musimy zabrać stąd tych ludzi. Ruszajmy! Poruczniku, ja pójdę. Nigdzie nie leziesz! Masz 2 minuty! Dobra, idę z tobą. Nie, tylko Daniel. To zbyt niebezpieczne. Potrzebuję wszystkich do obrony przedpola. Tak jest. Wracaj tu migiem. Tak jest, sir. Kurwa! Szwester! Musi gdzieś tu być. Hej, mała. Ej, ty! Wracajmy do twojej siostry. Ich hab Kasper gefunden. No chodź. Shh, już w porządku. Będzie dobrze. Kurwa! Kurwa! Nein! Kasper! Was soll das? Sofort wieder raufkommen! Gossmann, Müller, wir werden angegriffen. Rauf, sofort! Wir suchen nach jemandem, der hier entlang gelaufen sein muss. Geh hoch und sag Kurt, dass wir Hilfe auf der Südseite des Hotels brauchen. Schnell! Bewegung! Verstanden! Was ist denn das? Wir werden angegriffen! Jawohl! Kasper! Świetnie sobie radzisz. Już niedaleko. Bądź dzielna już naprawdę niedługo. Nic nie raus. Świetnie sobie radzisz. Jeszcze tylko kawałeczek. Skąd oni się wzięli? Nie możemy się zatrzymać. Już prawie wyjście! Nic ci nie będzie! Trzymam się! Tędy nigdzie nie dojdę! Nie bój się! Kurwa! To jeden z naszych! Wyć
wyciągnę nas stąd! Musimy się stąd wynosić! Zaprowadź ją do ciężarówki! Damy sobie radę! Tak jest! Czas oczyścić te kacę! Daniels? Chodź no tu! Hotel jest już prawie nasz! Przejęliśmy hol! Anna! Dziękuję. Mama gesagt, ich soll mich Kaspar kümmern. Die kommen nicht zurück. Dobra, poradzą sobie. Chodźmy! Eskortujemy ich bez dyskusji. Pearson ma rację, sir. Jeśli pójdziemy z nim, jest szansa, że ściągną na siebie ogień. To dosyć ryzykowne. Szeregowy Zussman, oczyścimy tę ulicę! I ewakuujemy ich, jasne? Zrozumiano, sir. Po prostu będą bezpieczniejsi bez nas. A jeśli pozwolimy Niemcom przejąć hotel, każdy oddział, który tędy przejdzie, będzie zagrożony. To nie Kasserin! Tym razem my mamy przewagę! Ładować ich na ciężarówkę. Ty tu dowodzisz. Przygotować się do obrony! Musimy oczyścić ulicę! Musimy oczyścić ulicę! Drogi pojazdy! Skopy próbują uciec! Nie ma osłony, otworzyć ogień! Policzeni żyją! Daniels, zobacz, czy ktoś z nich umie prowadzić ten szajs. Kann jemand einen Laster fahren? Wie in einem Breckenhäuschen. Ja, ich kann fahren. Dobra, chodź. Ostrożnie! Podziurawili wóz! Erika! Bitte, Erika! Hör auf! Nie żyje! Jazda! Jazda! Co ty do diabła robisz? Wykonuję rozkazy! Wszyscy wracaj do hotelu! Ruchy, ruchy, ruchy! Hej! Nic nie możemy zrobić. Akwizgran zajęty. Zachodni korytarz do Renu otwarty. Rozłam między Turnerem i Pearsonem jest coraz większy. Dziś już nie tylko nasze życia wiszą na włosku.